Święta wielkanocne to czas bardzo wielu pokus. Długie oczekiwanie, okres postu i w końcu chcielibyśmy sobie zjeść coś słodkiego, na co pewnie zasłużyliśmy. No ale co z naszą dietą, która pewnie nadal powinna trwać, no bo do wiosny, do lata jeszcze trochę tą formę musimy podszlifować. Na szczęście są różne myki i różne zdrowe słodycze, na które jak najbardziej możemy sobie pozwolić. To, co chciałabym dzisiaj zaproponować, to są trufle. Brzmi słodko, brzmi dobrze, wyrafinowanie, tak można powiedzieć, natomiast jest bardzo proste w wykonaniu, zdrowe i, co najważniejsze, bardzo słodkie. Do naszych trufli potrzebne będą przede wszystkim daktyle, które stanowią główną słodycz. Do tego będą zdrowe tłuszcze, takie jak orzechy. Ja wybrałam akurat orzechy nerkowca i płatki migdałowe, ale można wybrać te, które najbardziej się lubi. Warto je wcześniej rozdrobnić. Jak nie mamy dobrego blendera, ja wykorzystałam po prostu tłuczek kuchenny, włożyłam orzechy do woreczka i roztłukłam je na całkiem drobne elementy właśnie za pomocą tłuczka i deski. Także można sobie z tym jakoś poradzić. Do tego przydadzą nam się jeszcze potem kakao, tudzież płatki, żeby obtoczyć nasze trufle, ale o tym za chwilę. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to namoczyć w gorącej wodzie daktyle. Polecam wybrać daktyle niesiarkowane, które może nie wyglądają tak atrakcyjnie, ale będą dużo zdrowsze i więcej wartości odżywczych nam wniosą. No i słodycz oczywiście będzie ta sama, więc najlepiej kupić je na bazarku. Namoczone wcześniej daktyle, ja już mam je gotowe, należy je zblendować na gładką masę. Do zblendowanej masy daktylowej dodamy cynamon, w zależności od tego, ile kto lubi, kakao prawdziwe, bez żadnych dodatków, przede wszystkim bez dodatku cukru, no i masło orzechowe. Można wybrać masło migdałowe, ja mam masło zrobione z czterech różnych orzechów. Okay, to mamy jedną część, mamy wilgotno i tak ma być. Do tego dodamy suche elementy, jak rozdrobnione właśnie suszone banany. I tu z rozwagą, ponieważ w zależności od tego, jakie mamy daktyle, musimy uważać, żeby to było cały czas wilgotne. Podobnie z orzechami, żeby potem kulki nam się skleiły. Okay, zobaczmy, jak nam wyszło. Myślę, że jak teraz wymieszamy, już można przejść do klejenia. Czyli jak widać, słodycz bardzo szybka w obsłudze. Dobra, no i robimy kuleczki. Można zawsze zrobić, że dla taty większa kulka, dla mamy nieco mniejsza, a dla dzieci największa, bo przecież to największe łasuchy. Oczywiście jak wyjdą Wam kulki różnego rozmiaru, nic się nie stanie. Ważne, żeby były smaczne. A tak na pewno będzie. Mamy pierwszą sztukę. Zamiast w wiórkach możemy obtoczyć też nasze trufle w płatkach migdałowych. To już jest bardziej karkołomne zadanie, zwłaszcza jak ma się lepkie palce, ale do zrobienia. Nasz deser w postaci trufli już gotowy, więc wystarczy zaparzyć dobrej herbaty albo kawki i delektować się pysznym, zdrowym smakiem.